projekt rozpoczęto w 2016 roku od napisania studium wykonalności, w którym zawarto ogólne cele i założenia projektu. Projekt pod nazwą Wyposażenie w nowoczesny sprzęt zachodniopomorskiej księżnicy cyfrowej skierowany został w 99% na zakup sprzętu komputerowego, w tym skanerów, serwerów, macierzy i laptopów. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 4 miliony złotych. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to kwota 2 741 005 zł i 32 grosze. Drugą część dofinansowania pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie 1 261 265 zł. Termin zakończenia projektu przypada na połowę roku 2018. Projekt, który rozpoczynamy dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, pozwoli nam na takie zmodernizowanie wszystkich funkcji bibliotecznych Książnicy, że staniemy się na pewno jedną z najnowocześniejszych bibliotek nie tylko w Polsce, ale myślę, że w skali europejskiej. Książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego w ciągu paru sekund trafią na monitory i inne rodzaje czytników, zarówno online, jak i tutaj na miejscu w Książnicy. Książnica Pomorska stanie się jeszcze bardziej wirtualną biblioteką niż jest do tej pory przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych, tradycyjnych funkcji. W ramach projektu została utworzona pracownia digitalizacyjna, która została wyposażona w skaner do masowej digitalizacji, konwerter do zapisu obrazu na mikrofilmie, wyłowarkę do mikrofilmów oraz komputery, które posłużą obróbce materiałów zdigitalizowanych. Kolejnymi pomieszczeniami wyposażonymi w nowy sprzęt komputerowy są czytelnie, w tym czytelnia główna, informacja naukowa znajdująca się na pierwszym piętrze oraz czytelnia czasopism. Powstała nowa serwerownia, w której znaleźć można serwery, macierz o pojemności 500 TB oraz biblioteka taśmowa, która spełni rolę dodatkowego zabezpieczenia zbiorów. W ramach projektu została również zmodernizowana strona www oraz dostosowana do standardów WCAG 2.0. Modernizacja polegała na dostosowaniu obecnie istniejącej strony do potrzeb osób niepełnosprawnych. W procesie digitalizacji udostępniane będą również publikacje w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej, dostępne z poziomu przeglądarki internetowej. Wspólną misją Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego jest promocja czytelnictwa oraz ochrona dziedzictwa pisanego. Książnica Pomorska zawsze była miejscem otwartym. Otwartym dla mieszkańców Szczecina, otwartym dla mieszkańców regionu. Dzięki zrealizowaniu idei zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej zasoby Książnicy będą dostępne i otwarte dla wszystkich w Polsce i na świecie.